Obwodnica Pyrzyc dla mieszkańców to jest konieczność i wynika ona z faktu przede wszystkim dużego ruchu samochodów ciężarowych kierujących się z trasy S3, które jadą w kierunku Szczecina, Stargardu, Choszczna i też wzrostu liczby samochodów osobowych. Do tego dochodzi hałas, natężenie ruchu też powoduje oczywiście degradację i wpływa na budynki znajdujące się przy ulicy, no i przede wszystkim na naszą substancję zabytkową, bo mamy 13-wieczne mury obronne, mamy baszty, mamy bramy, kaplica Świętego Ducha. Doskonale wiemy o tym, jak wielką uciążliwość dla mieszkańców Pyrzyc stanowi przebieg drogi kiedyś krajowej, a dzisiaj wojewódzkiej przez samo serce miasta. To średnio 18 tysięcy pojazdów, które przejeżdżają przez Pyrzycę każdego dnia. Dlatego idea budowy obwodnicy Pyrzyc jest nam bliska i wspieramy ją. Rozpoczęliśmy od prac koncepcyjnych, dzisiaj zlecamy opracowanie dokumentacji. Wciąż największym wyzwaniem natomiast pozostaje kwestia montażu finansowego. Zadeklarowane wsparcie przez rząd polski w wysokości 30 milionów złotych to już dzisiaj znacznie mniej niż 50% wartości zadania, dlatego wciąż wielkim wyzwaniem będzie to, żeby znaleźć dodatkowe źródła finansowania, czy to po stronie rządowej, czy w funduszach unijnych. Tak wygląda przygotowana przez nas koncepcja obejścia obwodnicy Pyrzyc. Były do wyboru 3 warianty, z którego został wybrany jeden docelowy. W tej chwili ogłosiliśmy przetarg na wykonanie już dokumentacji technicznej. Planujemy dokonać wyboru wykonawcy w miesiącu lutym. No i około 2 lat potrwa projektowanie tego odcinka. Planowany odcinek będzie miał długość około 7 km. Będzie to droga jednojezdniowa, dwupasowa o szerokości 7 metrów i będzie wykonany jeden wiadukt. To się dzieje i z tego się bardzo cieszymy. To dla nas, dla mnie, dla mieszkańców to jest bardzo dobra wiadomość, a rozpoczęcie budowy od roku 2024 to w stosunku do lat, których czekaliśmy na tą obwodnicę, to tak naprawdę jest za chwilę.